Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego materiału z IFA 2017 w Berlinie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Moto. Dwa urządzenia, Moto X4, to jest smartfon, który pojawił się dosłownie 2 czy 3 dni temu, w zależności kiedy to oglądacie. Natomiast Moto Z2 Force również udało mi się zobaczyć. On już jakiś czas temu pojawił się, ten model, w Stanach, natomiast udało mi się go ograć, biorąc pod uwagę, że były też dwa fajne moduły, o których powiemy sobie za chwilę. Bohaterem niewątpliwie jest jednak Moto X4, bardzo fajnie zapowiadający się telefon. Dwa kolory, czarny i taki niby niebieski, a tak na dobrą sprawę to jest srebrny i nie jest to wina światła, które tam panowało niestety, ale tak to po prostu się odbija, tak się mieni ten telefon. Błyszczy się niesamowicie, palcuje również. Natomiast dużo wspólnych cech z przodu, jeżeli chodzi o Honora 9, tak mi się wydaje przynajmniej, z tyłu dość oryginalnie, dużo lepiej niż Moto chociażby G5 generacji, no tutaj właściwie się tego nie da porównać tak na dobrą sprawę. Wygląda to fajnie, aparat wystaje, ale wygląda tak jakby był z taką zębatką, no, bardzo ciekawy efekt, wydaje mi się, że to wygląda naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o ekran, 5,2 cala, oczywiście Full HD IPS, to nie jest topowa specyfikacja, Snapdragon 630 i tutaj nie wiem, czy w Polsce będzie 3 GB pamięci RAM, 32 GB, czy tak jak prezentowana przeze mnie, bo akurat takie były na stoisku, 4,64. Ciężko powiedzieć, natomiast jest możliwość tutaj rozbudowania tej pamięci wewnętrznej za pomocą microSD do 2 TB. Same aparaty są dwa z tyłu, 12 megapikseli i 8 megapikseli. I oczywiście ten pierwszy to światło 2.0 i to jest dual pixel. Tak jak zresztą przy G5 generacji, natomiast tam były nawet jaśniejsze, ale jak dobrze wiecie, to nie przekładało się na jakby efekt samych zdjęć. Natomiast mamy tam po prostu obiektyw drugi szerokokątny, troszkę jak w LG i to jest bardzo fajna informacja. Biorąc pod uwagę, że mamy tam 120 stopni, jeżeli chodzi o kąt widzenia i światło 2.2, no myślę, że będzie to fajne połączenie. Z przodu mamy aż 16 megapikseli do panoramicznego selfie. Warto wspomnieć, że samo urządzenie rzeczywiście prezentuje się bardzo ładnie. No wszystko to, co najważniejsze jest, USB typu C, jest również jack 3,5 mm, więc to również cieszy, Bluetooth 5.0, wiele ciekawych rozwiązań. Warto wspomnieć również o tym, że mamy IP68, czyli na 30 minut do 1,5 metra możemy zanurzyć sobie to urządzenie i to jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Mamy szybką ładowarkę i baterię 3000 mAh. No, biorąc pod uwagę, że Motorola, czy Moto właściwie są bardzo dobrze optymalizowane, to tutaj jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o aktualną cenę, to mniej więcej około 1800 zł. Trochę dużo jak na te parametry, ale warto też wspomnieć, że to oczywiście cena będzie spadać systematycznie i wydaje mi się, że no to też jest urządzenie, które mamy tutaj razem z IP68. W tej półce cenowej to nie jest takie oczywiste jeszcze w chwili obecnej. Drugim urządzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, jest Moto Z2 Force Edition, tak na dobrą sprawę, bo tak to się nazywa. I oczywiście to jest topowy smartfon, biorąc pod uwagę specyfikacje, czyli Snapdragon 835, 4 GB RAM-u, 64 GB wbudowane. Mamy z tyłu dwa aparaty, 12 megapikseli, natomiast tutaj dużo gorsze wykorzystanie, biorąc pod uwagę, że ten drugi jest po prostu monochromatyczny, to nie jest tak fajne jak szeroki kąt. Oczywiście urządzenie jest bardzo cienkie, 6,1 mm, w związku z tym zabrakło znowu jacka. I tak to niestety wygląda. Bateria 2730 mAh, więc udało się jakoś ją tam wcisnąć. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to urządzenie jest bardzo podobne do poprzednich. Tutaj za dużo się nie zmieniło, biorąc pod uwagę, że mamy kompatybilność modów. Ekran 5,5 cala i oczywiście to jest 2K, więc warto tylko to nadmienić. Natomiast te moduły, o których chciał wspomnieć. Pierwszy z tych modułów to Moto Mod Kamerka 360, tak chyba to się dokładnie nazywa. I ta kamera to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo po prostu ona jest dopinana u góry, a jeżeli chodzi o sam cover, natomiast sam cover zakładamy już na telefon, więc to rzeczywiście pokazuje, że te mody to nie tylko rzeczy, które są, znajdują się bezpośrednio, powiedzmy, w tym module, czy też ewentualnie gdzieś tam mogą odstawać z tyłu, ale możemy sobie je dołączać gdzieś tam ewentualnie do góry, jako na przykład właśnie kamerka 360. I tu bardzo ciekawe zagranie, bo automatycznie, kiedy wejdziemy sobie do aplikacji, tam się pojawia specjalna ikonka, która pozwala nam na przełączanie się między aparatem właśnie samego telefonu oraz modu, jeżeli jest on podłączony. I to jest, myślę, bardzo ciekawe rozwiązanie. Drugim modem jest taki pad. W sensie, jeżeli będziemy dużo grali, to wydaje mi się, że to jest dość ciekawa opcja, szczególnie dla osób, które grają w jakieś tam samochodówki albo zręcznościówki, czy też planszówki.
to wydaje, czy strzelanki chyba najbardziej, tak na dobrą sprawę, to wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie. Po prostu wpinamy sobie ten mod i to od razu działa. W sensie nawet w menu możemy sobie tym sterować. Ja oczywiście nie miałem czasu, bo tam mnie gonili, biorąc pod uwagę kolejkę do tego telefonu, bo był tylko jeden taki bez zabezpieczeń. No myślę, że modki są naprawdę bardzo fajne. X4 strasznie mi się podoba. Rzeczywiście urządzenie wygląda bardzo podobnie jak do poprzednich, ale mimo wszystko ma coś w sobie. Z2 Force oczywiście jest urządzeniem wzmocnionym, chociaż nie wiem tak na dobrą sprawę, czy podoba mi się tak bardzo jak Z Force poprzednia, którą oczywiście testowałem na kanale, rzucałem ze schodów, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to podpinam ten materiał tutaj w kartach. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!